Otwarte. Audycja księdza Michała Włodarskiego Dzisiaj moim gościem jest Marcin Walczak, ksiądz. Witaj, Marcinie. Witaj. Znamy się z seminarium. Tam wspólnie działaliśmy w różnych inicjatywach. Jesteś mi jakoś człowiekiem niezmiernie bliskim, zawsze podziwiałem Twoje zaangażowanie, Twój potencjał, taki intelektualny, ale też duszpasterski, zawsze przynajmniej tak pamiętam Cię z seminarium, byłeś dla mnie człowiekiem o, o takich wielkich, szerokich horyzontach i jak widać, potwierdzasz to teraz tym swoim ostatnim przedsięwzięciem, napisałeś, Powieść kryminalną. Potwierdzam. Zanim nawiążę i porozmawiamy sobie trochę o tej powieści, co ci strzeliło w ogóle do głowy, żeby pójść w tym kierunku, przeczytam taki wiersz Jana Twardowskiego, bo tak sobie pomyślałem, znamy jakich księży, którzy pisali cokolwiek, no to ten Jan Twardowski jakby pierwszy się nasuwa. I on napisał o pisaniu tak, trochę będzie poważnie na początku, ale bardzo piękny wiersz. Napisał tak: Jezu, który nie brałeś pióra do ręki, nie pochylałeś się nad kartką papieru, nie pisałeś Ewangelii. Dlaczego nie pisze się tak, jak się mówi, nie pisze się tak, jak się kocha, nie pisze się tak, jak się cierpi, nie pisze się tak, jak się milczy? Pisze się trochę tak, jak nie jest. Czy piszesz tak, jak nie jest? Nie wiem, trudno powiedzieć. Ksiądz Twardowski miał taką bardzo metafizyczną myśl w swoich wierszach. Te, które gdzieś tam są bardzo popularne, no raczej są powiedzmy takimi szlagierami poetyckimi. Natomiast on w tym wierszu najwyraźniej próbuje pokazać, że człowiek tak do końca nie jest w stanie oddać tego, co ma w środku. Tego, co gdzieś jest częścią jego, jego duszy, tego, co chciałby, może w jakiś sposób, wydać na świat. Te myśli gdzieś tam krążą. Natomiast sama próba wydobycia tego na światło dzienne już uważam jest jak najbardziej potrzebna. Myślę, że każdy człowiek, obojętnie czy ksiądz, czy osoba świecka, potrzebuje takiej przestrzeni, która byłaby takim areopagiem, gdzie można przedstawić swoje myśli bez skrępowania i też bez takiego poczucia, że ktoś te myśli wykorzysta w zły sposób albo oceni chociaż zawsze jakaś tam wypowiedź czy przedstawienie swoich poglądów zetknie się z, czy to z krytyką, czy z przeciwnym zdaniem. A to, czy jesteśmy w stanie opowiedzieć tę prawdę pisząc, mówiąc, śpiewając, to już jest inna kwestia. A od kiedy w tobie pojawiło się takie pragnienie, żeby coś napisać? Czy jak byłeś dzieckiem, myślałeś nie, kiedyś o kompletnie. tym, że napiszesz książkę? Kompletnie nie. Pisanie w moim przekonaniu i takie mam odczucie, że. Pojawiło się wraz z moim osobistym wzrostem zainteresowania literaturą, i jakby z niego wynikało. Ja od dziecka dużo czytałem, dużo książek, które wcale nie były lekturami szkolnymi, bo te uważałem zawsze za dosyć nudne. Dziś mnie zawsze ciągnęło do świata fantazy, do Tolkiena, do innych i Gdzieś w którymś momencie, właściwie w seminarium, pojawił się taki punkt zwrotny, gdzie tych jakichś takich różnych myśli, emocji, tego nagromadzenia gdzieś pod czaszką było tyle, że postanowiłem no, coś tam zacząć tworzyć. I tak naprawdę pierwszą jakąś taką swoją powieść napisałem w seminarium w zaciszu pokoju, ale nie wydobędę tego raczej na światło dzienne, bo nie było to ani dobre, ani w jakiś tam sposób właściwe do y, wypuszczenia. Na świat, ale otworzyło we mnie taką przestrzeń do zastanowienia się, że właściwie ja w sumie lubię składać literki w dłuższe zdania. A że akurat się z tego tworzą jakieś tam książki czy mikropowieści, to dla mnie bardzo sympatyczna sprawa. Jest taki polski pisarz Andrzej Stasiuk. Napisał wiele różnych takich krótkich opowieści, opowiadań. Między innymi on kiedyś powiedział, że prawdziwy pisarz to jest ten, co dużo pali i dużo pije. Pytam o to, ponieważ no, jak czytam wielkie dzieła literatury, to rodzi się gdzieś pytanie, że ci, którzy je pisali, no, musieli to zrobić w jakimś stanie, powiedzmy w cudzysłowie, nieważkości. Pytam o to w kontekście tego procesu twórczego. Jak u ciebie to się rodzi? Jak tworzysz rzeczywistość pisaną, tak? Chcesz mnie zapytać po prostu, czy dużo pije? Tak. <grym> tak. Nie właściwie większość autorów, których ja znam i których literatura dotycząca samego procesu pisania mm -hmm. się pojawiła, czy to Stephen King, czy chociażby Mrożek, to właśnie zaznaczają, że pisanie pod wpływem jest najgłupszym pomysłem, jaki mm -hmm. może autorowi przyjść do głowy. Chociaż osobiście jeden z moich ulubionych autorów, Philip Kadig, on pisał pod wpływem narkotyków, bo to jego wizje światów które on stworzył, no nie są racjonalne w tym naszym rozumieniu racjonalności. Natomiast u mnie to raczej wygląda w ten sposób, że ja potrzebuję kompletnej ciszy do stworzenia czegokolwiek. Ja nie potrafię pisać przy włączonej muzyce. Takim moim osobistym przeszkadzaczem jest mój pies, który się bardzo denerwuje, kiedy ja na dłużej siadam do klawiatury. Potrzebuję takiego wyciszenia, co nie znaczy, że nie zbieram myśli po drodze, bo to pisanie, Czyli klepanie w klawiaturę to jest ostatni etap, tak naprawdę pisania, książki. Te myśli z tymi myślami się chodzi mm. trochę jak z takim audiobookiem założonym w słuchawkach, tylko że bez słuchawek chodzisz i mózg ci ciągle podpowiada tych bohaterów, których się tworzy. I tak, adwocem tego co mówisz, twoja powieść degustator, akcja tej powieści dzieje się w pleszewie. Powiedz mi, czy kiedy tworzyłeś dane miejsca? Tak? Kiedy tworzyłeś fabułę, tworzyłeś postacie, czy jakby chodziłeś sobie gdzieś po Pleszewie? Byłeś tam, nie, obserwowałeś? Właśnie nie. Ja pisałem tę książkę i wirtualny spacer odbywałem po starym Pleszewie, którego już nie ma. Ponieważ degustator tak naprawdę odbywa się, jego miejscem jest moje rodzinne miasto Pleszew, ale te miejsca to są takie miejsca, które ja zapamiętałem z dzieciństwa. Jak ktoś przeczyta tę książkę i pójdzie w te miejsca, to one faktycznie są, ale dzisiaj wyglądają już inaczej. Specjalnie to zrobiłem, żeby troszeczkę wyciągnąć jakby tę fabułę z rzeczywistości. Może nie jest to popularny zabieg, ale uważałem, że tak być musi, ponieważ dla mnie była to taka trochę romantyczna podróż to moje miasto, miasto mojej młodości, jakieś takie chodzenia z chłopakami właśnie po tych miejscach, gdzieś tam przedzierania się przez popłotach, gdzieś po jakichś haszczach, miejsca, które dzisiaj można łatwo wejść, za moich czasów niekoniecznie, bo albo cię gonili, że, że tam nie wolno, albo po prostu było tam niebezpiecznie. I dlatego w ten sposób, ja też swoje miasto znam doskonale i, i, i potrafiłem sobie jakby je wyobrazić, niekoniecznie będąc na miejscu, no a że mhm. jestem dosyć często w Pleszewie, w swoim rodzinnym mieście, to nie było takie trudne. Na pewno literatura mówi się, że tworzy jakieś fikcyjne światy, ale przecież literatura to człowiek i to. Sam mówisz o tym, że opisujesz miejsca, które gdzieś pozostały w Twojej wyobraźni dzieciństwa, więc w tych opisach jesteś Ty. Gdzie możemy znaleźć Ciebie jeszcze na kartach tej powieści? Czy tylko w tej warstwie opisowej? Czy może gdzieś w jakiejś postaci? A, to pytanie jest bardzo przewrotne z twojej mm -hmm. strony. Czy autor zawarł w jakiejś postaci samego siebie? Myślę, że te wszystkie postacie, które tam Nie są... Nie chodzi mi teraz o jakieś szczegóły tak, z twojego życia, ale czy jest jeszcze gdzieś jakaś taka przestrzeń, w której jest Marcin Walczak? Na pewno. Na pewno te postacie, które stworzyłem, są jakąś częścią mojego wnętrza. Oczywiście niedosłownie, ale pewne myśli, czy pewna taka też myśl wiodąca w tej książce, jakby włożona w usta moich bohaterów, na pewno jest częścią autora. I myślę, że zawsze jest tak, że autor pisząc. Swoją powieść w jednego, w kilku bohaterów, wplata swoje myśli, swoje przemyślenia o świecie, o polityce, o kościele, o tym co się dzieje, bo myślę, że się nie da tego aż tak mocno rozdzielić. Byłoby to chyba trochę fałszywe, gdyby autor no, gdzieś tam tej swojej cząstki nie zawarł w literaturze, którą pisze. Taki człowiek laik, weźmie tę książkę do ręki, przeczytają i dowie się, że autorem jest ksiądz, to na pewno zetknie się z bardzo delikatnie mówiąc pikantnym językiem, momentami przesyconym erotyką, z językiem pełnym wulgaryzmów, tak, ciętych ripost, powiedzmy kolokwialnie tego mięsa. Tak? Czy to, że piszesz w ten sposób, że piszesz taką powieść, to nie godzi w stan świętego kapłaństwa? Gdyby język literatury był płaski jak stół, to nikt by tego nie chciał przeczytać. I ja, zanim napisałem tę książkę, sporo też literatury fachowej, branżowej przeczytałem, i nie spotkałem się chyba w ogóle z książką, w której nie występowałyby przekleństwa, nie występowałaby jakaś w cudzysłowie pikantna scena, chociaż u mnie wcale ich tak dużo nie ma. Jest właściwie jedna no, i to na początku książki jest mnóstwo, mnóstwo tak, opisów, tak, mnóstwo, tak. Dialogów, mnóstwo dialogów, mnóstwo sytuacji, tak? Tylko widzisz. Gdybym stworzył świat, w którym policjanci i złodzieje mówią literackim mm. językiem Adama Mickiewicza, ktokolwiek by uwierzył w ten świat. Mój świat właściwie też do końca nie jest odzwierciedleniem tego, co mamy na zewnątrz, ponieważ moim zamysłem było stworzenie bardzo brutalnego świata przesyconego tym złem, nienawiścią, taką potrzebą knucia, intryga, która tam jest zawarta. Ona jest też w pewien sposób przesadzona. Ale moim zamysłem było stworzenie świata, który jest brudny, i w tym brudzie każdy z tych bohaterów musi odnaleźć albo no, jakieś pokłady dobra, w którym będzie chciał, czy z którym będzie chciał żyć, albo zatraci się w tym złu i pójdzie jakby za jego potrzebem. I ten mechanizm wchodzenia coraz głębiej w tę strukturę, gdzie człowiek najpierw brzydzi się zła, a potem jakoś przemienia się i, i sam staje się zły, no, wybrzmiewa w tej książce, więc ona byłaby dosyć nieadekwatna, gdyby język używany przez bohaterów był właśnie taki literacki, bardzo wypieszczony, bez żadnych takich kontrowersyjnych słówek, których można się czepiać albo można się ich nie czepiać. Natomiast ja piszę, Pisząc tę książkę, w ogóle nie myślałem o tym, że piszę jako ksiądz, tylko po prostu pisałem, bo tak czułem. I myślę, że ktokolwiek czyta tę książkę nie może patrzeć na nią z perspektywy: A to teraz jak narrator mówi, to, to może ten ksiądz mówi, albo jak ten bohater mówi, to może to jest jego język. No, na co dzień nie używam takiego języka, ale to też nie znaczy, że go nie znam, ani że nie jest częścią języka polskiego. Po części się z tobą zgadzam, ale w tej książce odnosisz się też do różnych sytuacji, oczywiście wymyślonych, tak, które dzieją się w kościele. I teraz, jak ktoś sobie tę twoją książkę przeczyta, i jest tam mowa o księdzu, który miał romans z uczennicą, tak, który jest podejrzany o morderstwo, no to może rodzić się takie naturalne pytanie: czy ten ksiądz tego doświadczył w kościele? Czy on ma takie doświadczenia? Byśmy w jakiś sposób próbowali Zaklinać rzeczywistość, gdybyśmy próbowali powiedzieć, że tego nie ma w Kościele. W sensie nie w takiej skali i nie w takim nagromadzeniu. Też nie w znam księdza, które były podejrzane o, morder, o morderstwo. Też nie znam, ale już osoby duchowne, które gdzieś tam wplątały się w jakiś romans z uczennicą czy z kobietą w ogóle, no to nie jest nic niezwykłego niestety. I. Użycie jakby tej, tej osoby, osoby duchownej, jako bohatera, druga postać duchowna jest też po ciekawych przejściach związanych z frontem wojennym. Myślę, że Kościół to też jest takie miejsce, gdzie są różni ludzie. Natomiast nie można też zaklinać rzeczywistości, że tu w świecie Kościoła chodzą sami święci i udają, Jasne. że po prostu są super. Ale czy trochę nie masz wrażenia, nie brakuje w Twojej powieści pewnej równowagi, zdrowego balansu? piszesz tylko o tym, co jest negatywne. No nie jest wypowiedź w mojej książce, która jakby ucina taką myśl głównego bohatera, który mówi, że zna wielu księży, którzy dobrze pracują, się starają, którzy służą Bogu, tak jak potrafią najlepiej, którzy próbują pokazywać ludziom Boga takim, jakiego oni doświadczają. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, Moja książka jest dosyć brutalnym światem i o dosyć ciemnym zabarwieniu, więc wprowadzenie nagle takiego jasnego przyświtu byłoby, moim zdaniem, oderwaniem od akurat tego uniwersum, które sobie stworzyłem. Tytuł degustator to pewnego rodzaju typ człowieka, mordercy, który zabija w określony sposób. W pewnym sensie wysysa krew, tak? Te jego ofiary są bez krwi. Powiedz. Czy, jakby opisywanie takiego sposobu zła, takiego sposobu zabijania, kierowałeś się tylko rzeczywiście tą warstwą materialną, czy może jest w tym jakaś ukryta metafora, jakieś ukryte przesłanie duchowe? Czułeś się kiedyś wysysany, albo czułeś się kiedyś jak degustator? Nie, ale myślę, że osobiście nie. Natomiast są ludzie, którzy wysysają z nas, czy dobro czy miłość, czy żerują na drugim człowieku i potem pozostawiają go właśnie takiego pozbawionego już tych emocji, też wiary w drugiego człowieka. Natomiast y, sam trzon tej powieści też ma sporo wspólnego z prawdą. Oczywiście nie w dosłownym sensie, czyli że ktoś tam smakuje się we krwi. Chociaż... Ja, ja się przerwę ci na chwilę. Chciałbym, żeby ta, ta część teraz tej naszej rozmowy dotyczyła jakby takiego ukrytego przesłania. Myślisz, że jest ukryte przesłanie? Myślę, że tak. Znaczy, na tyle, ile cię znam, nie jesteś człowiekiem powierzchownym. I myślę, że to, co piszesz, to nie jest tylko fakt, żeby zaistnieć w świecie powieści kryminalnej i żeby dać upust takiemu sposobowi pisania, ale jednak to, że jesteś księdzem, że jesteś osobą duchową, nie duchowną, duchową, jakby też jest to obecne w tym. Może nie wprost, ale myślę, że na pewno gdzieś ci to towarzyszyło. Jestem wręcz przekonany. Tak, i zauważ, że model mojego bohatera jak już prześledzi się tę fabułę, to można dostrzec te momenty, które sprawiły, że on stał się zły. Co tak naprawdę stanowiło trzon tego, że on zamienił się w potwora, że zamienił się w osobę, która bezwzględnie wykorzystuje swoje umiejętności po to, by czerpać z tego zyski. A z drugiej strony, jest to osoba, która. Poszukuje też swojego odkupienia, poszukuje takiego wyjścia z tej całej sytuacji, ale nie może, bo ta cała konstrukcja, która sprawiła, że on jest tym, kim jest, uniemożliwia mu wyjście i zmianę swojego życia. On jakby do niego wraca, dlatego że nie zna innego życia. Został w ten sposób stworzony przez różne doświadczenia życiowe i nie potrafi się zmienić. I on nie spotkał nikogo, kto mógłby. Odmienić to jego życie poza tą osobą, którą kochał jako ksiądz. I ta osoba, jakby Stanowiła dla niego barierę, od której on się odbił i próbował zmienić swoje życie, ale znowu, poprzez to, że stało się z nią to, co się stało, zamknął się w sobie i już uciekał tylko w tę wewnętrzną przestrzeń, gdzie ciągle znał tylko to, co złe. I tak jak powiedziałeś, jest to pewnego rodzaju studium postaci, która jest zła, ale z drugiej strony czytelnik, który zapozna się z całością tej książki, zobaczy, że tak naprawdę on nie jest zły, bo jest zły zły, tylko jest zły, ponieważ całe jego życie sprawiło, że, że takim się stał. I już nie potrafi żyć inaczej. I teraz, jeśli mnie pytasz w odniesieniu o duchowość, to mamy jako księża kontakt z ludźmi, których... Próbuje człowiek w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby się zmienił, nawrócił, żeby może się po kilkudziesięciu latach wyspowiadał, i trafiamy w mur, bo człowiek się przyzwyczaja do jakiegoś takiego radzenia sobie z własnymi emocjami, i już nie potrafi z tego wyjść, nie potrafi zmienić tego swojego życia. Cytat z Twojej powieści: Adam opadł na kolana, czuł jak szalejąca adrenalina uderza go coraz intensywniejszymi wybuchami. Została mu niecała minuta, by coś zrobić. Ręce odmawiały mu posłuszeństwa, zdrętwiałe członki przypominały gumowe zabawki, nie słuchały poleceń mózgu, który ostatnim rzutem świadomości nakazywał Adamowi mocno ściskać miejsce wypływu życiodajnej substancji z organizmu. Mrok przesłonił mu świat. Czy, jeżeli wziąłby do ręki twoją powieść człowiek, któremu mrok przesłonił świat, czy znalazłby tam wyjście z takiej sytuacji? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ponieważ yy, tak naprawdę z tej sytuacji, którą stworzyłem w tej książce, nie ma dobrego wyjścia i do samego końca tego wyjścia nie idzie znaleźć. Nawet jeśli jest podejmowana próba, czy to ze strony, powiedzmy, organów ścigania, czy z drugiej strony. I taki był mój zamysł, bo czasem mhm. człowiek się mierzy z takim poziomem zła, że właściwie po ludzku nie jest w stanie tego opanować. I w tej książce to doskonale widać. Tam nie ma przestrzeni, w której pojawia się ten, w którego moc my wierzymy. Czy to nie jest antychrześcijańska w takim razie wizja świata? Nie, bo to jest fikcja literacka. To nie jest książka teologiczna. No nie to było jej celem. Miała być dosyć mroczną, może w okolicach mistrza Kinga, chociaż King jest niedościgniony w tych względach tworzenia yy, takich fabuł. Celowo się trochę prowokuje tymi pytaniami, ale przecież doskonale Bardzo o tym dobry. wiemy, że powieść kryminalna, chociaż to, jak rozmawialiśmy, to nie jest do końca powieść kryminalna, ale chodzi o to, że jest to literatura popularna. Tak? W literaturze popularnej chodzi o to, żeby dobrze się czuć, żeby dobrze się bawić. Żeby ona wzbudzała emocje i tutaj nie chodzi wcale o jakieś takie wielkie, moralne, moralne wycieczki, i myślę, że też masz świadomość, pisząc akurat taki rodzaj, taki rodzaj literatury. W dwóch zdaniach dlaczego warto przeczytać Twoją książkę? Po pierwsze, dlatego, że napisał ją ksiądz. Mhm. I myślę, że chociażby z tego powodu warto po nią sięgnąć, zobaczyć, o czym ona tak naprawdę jest ponieważ wiele osób, z którymi się spotykałem, czy to na spotkaniach autorskich, przyznawało się do tego, że dopiero zestawienie mojej książki z moją osobą, czy rozmowa, ze mną, tak twarzą w twarz, pokazuje, że jest tu pewnego rodzaju oderwanie. Że ksiądz Marcin Walczak, a autor tej powieści, to nie tyle są dwie osoby, co jakby dwie rzeczywistości i nie można tego łączyć. I też nie chciałbym, żeby w ten sposób było to łączone, że ja pisząc tę książkę w jakiś sposób y, pokazuję swoje wnętrze. Jest wprost przeciwnie. Napisanie tej powieści wcale nie przeszkadza mi być księdzem, służyć w. Y, ale wiesz, zaraz mogą się pojawić takie zarzuty różnych ludzi życzliwych. Czy w związku z tym nie ma w tobie jakiejś schizofrenii? Nie, bo schizofrenik nie wie, że jest schizofrenikiem. Mhm. Natomiast nie można drukowywać autorowi, że pisząc o czymś, jakby sam to przeżywa. To jest kwestia wyobraźni ludzkiej, a moja jest dosyć bujna, jak widać zresztą. A kto chce się przekonać o tym, czy jest bujna, musi sięgnąć po tę książkę. Poza tym, i to myślę drugi powód, moja książka porusza jednak ważne tematy, i także te dotyczące kościoła, zwłaszcza naszego polskiego kościoła, gdzie pewne rzeczy wciąż są niewyjaśnione i ze szkodą dla kościoła, ponieważ to, co jest ukryte, kiedyś wyjdzie i niestety uderzy w tę instytucję, która próbuje to ukryć. Czy to będzie policja, czy to będzie Kościół katolicki, czy jakikolwiek inny zbiór ludzi, to ukryte rzeczy zawsze wyjdą i niestety będą szkodzić. I jest to też może taki przyczynek mój, czy taka chęć wypowiedzenia swojego zdania na ten temat, że pewne rzeczy powinno się wyjaśnić do końca, nawet jeśli one będą bolesne bo to trochę tak jak przy poważnych operacjach, jeśli nie wytnie się nowotworu także z tą zdrową tkanką, to może się okazać, że przyrzuty pojawią się znowu. Dlatego zachęcam wszystkich do sięgnięcia po moją literaturę, która nie jest prosta i pewnie dzisiaj napisałbym ją nieco inaczej, może nieco łagodniejszym językiem. Ale wtedy, kiedy ją pisałem, była to też forma może jakiejś takiej autoterapii, gdzie te wszystkie emocje związane z, z różnymi rzeczami dotyczącymi czy dziejącymi się wokół kościoła, były dla mnie też y, okazją do wyrzucenia tego z siebie i w jakiś sposób poradzenia sobie, będąc członkiem kościoła, z tym, co się w nim dzieje. Czyli jednak jesteś tam obecny? Bardzo mocno. Pewnie tak. Jakie plany na przyszłość? Czy masz jakieś plany, żeby wydać następną książkę? Czy jest coś w Twojej głowie? Rodzi się. Książka jest napisana, złożona jest. Kilku wydawnictwach, czekam na jakąś odpowiedź, nie mam takiego parcia. To również będzie powieść kryminalna tego typu książka Tak, tak. Mogę zdradzić tytuł, bo tytuł gdzieś tam powszechnie krąży. Wiedźma, więc też pewnie zaraz ktoś powie, że kontrowersyjnie, bo ksiądz i wiedźmy. Nie taki diabeł straszny akurat w tym wypadku. Natomiast. Czekam na to, czy ktoś zechce tę książkę wydać. Nie mam takiego parcia, żeby jeździć po wydawnictwach i na siłę próbować się przebić, bo też nie to jest sensem tego, dlaczego piszę książki. Piszę książki, bo jest to dla mnie taki wentyl bezpieczeństwa, gdzie wchodząc w świat moich bohaterów, na chwilę zapominam o świecie, który jest wokół mnie. Marcinie, dziękuję Ci za rozmowę. Za to, że znalazłeś czas, żeby być tutaj z nami, podzielić się tym doświadczeniem tej powieści, tego twojego no, artystycznego świata. Dziękuję ci też za szczerość, za otwartość, za to, że na te trudne pytania też próbowałeś odpowiadać, że się nie uchylałeś od tych odpowiedzi. No i życzę ci, żeby powstało w tej twojej twórczości wielu Sherlocków Holmesów, wielu detektywów Poirot. Żeby były postacie, które będą po prostu zapamiętane, które będą zatrzymywać, zachwycać, bawić, ale też może inspirować do jakichś konkretnych działań. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo i jeszcze raz polecam wszystkim, którzy się nie boją czytać, nie boją się myśleć nieco inaczej, do zapoznania się z moją książką Degustator.